Nowenna przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień siódmy. Maryja pierwsza, która słucha i zachowuje Słowo Boże. Czytanie biblijne. Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała do niego: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: tak błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Rozważanie. Jest w Ewangelii świętego Łukasza taki moment, gdy jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała, zwracając się do Jezusa: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Słowa te stanowią pochwałę Maryi jako rodzonej matki Jezusa. Na to błogosławieństwo, jakie nieznana kobieta wypowiedziała pod adresem jego matki i rodzicielki, Jezus odpowiada w sposób znamienny: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Jezus chce odwrócić uwagę od macierzyństwa, o ile oznacza ono tylko więź ciała, aby skierować ją w stronę tych tajemniczych więzi ducha, jakie powstają przez słuchanie Słowa Bożego i zachowywanie go. Niewątpliwie Maryja jest godna błogosławieństwa dlatego, że stała się dla swego syna matką wedle ciała, błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś, ale również i nade wszystko dlatego, że już przy zwiastowaniu przyjęła Słowo Boże, że Słowu temu uwierzyła, że była Bogu posłuszna, ponieważ Słowo to zachowywała i rozważała w sercu i całym swoim życiem wypełniała. Tak więc błogosławieństwo wypowiedziane przez Jezusa nie przeciwstawia się wbrew pozorom błogosławieństwu wypowiedzianemu przez nieznaną kobietę, ale z nim się spotyka w osobie tej matki dziewicy, która sama siebie nazwała służebnicą pańską. Można powiedzieć, że wymiar ten był udziałem Matki Chrystusa od początku, od chwili poczęcia i narodzin Syna. Od tego momentu była tą, która uwierzyła. Maryja, Matka, stawała się w ten sposób pierwszą poniekąd uczennicą swego Syna, pierwszą, do której on zdawał się mówić: pójdź za mną. Wcześniej niż wypowiedział to wezwanie do apostołów czy do kogokolwiek innego. Modlitwa. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.